Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest ze mną Jerry. Witam ciebie, Jerry. Witam cię, Mando, i witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, o wyjątkowej książce z nowego kanonu Star Wars, o pierwszym tomie serii Koniec i Początek autorstwa Chucka Wendiga. Powiedziałem, że w wyjątkowej książce, ponieważ jest to książka wydana tak naprawdę w Polsce już grubo ponad rok temu i była to książka wydana przed premierą epizodu 7, natomiast sama powieść wchodziła w skład tego całego większego projektu, większego cyklu, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, czyli w oczekiwaniu na Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Był to cykl książek, komiksów i różnych jeszcze innych książeczek dla dzieci, w których były rzucane tropy przed powrotem Gwiezdnych Wojen do kin, przed 7 epizodem były rzucane tropy dotyczące tego filmu, a druga rzecz, która świadczy o wyjątkowości tej książki, jest taka, że to była pierwsza książka z nowego kanonu, której akcja rozgrywała się po epizodzie 6. Wszystkie wcześniejsze rozbudowywały znane wydarzenia, a to była pierwsza książka, która na nowo budowała ten świat po filmach, które do tamtej pory mieliśmy. No to zaczniemy tradycyjnie chyba od autora. Autorem jest Chuck Wendig i to jest autor debiutujący w tym uniwersum, przy czym nie jest to autor debiutujący w naszym kraju, bo została wydana taka seria Drozdy, bodajże dwutomowa. Ja absolutnie nie czytałem tych książek, więc nie mam pojęcia jaki jest ich poziom i nie mam pojęcia nawet jak one zostały przyjęte, ani co to jest za seria. Raczej nie sądzę, żebym kiedykolwiek ją przeczytał. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś młodzieżówka z takim young adult, jak to się zwykło mawiać, tak mi coś się kojarzy mocno. Natomiast sam autor, gdzieś tam kiedyś słyszałem taką legendę, nie wiem czy to jest prawda czy nie, że załatwił sobie tę pracę przez Twittera, że zatweetował, że chciałby napisać książkę z Uniwersum Gwiezdnych Wojen i gdzieś tam ktoś się do niego odezwał, no ktoś kto miał na tyle wpływy, żeby mu to załatwić. Przy czym to jest o tyle uprawdopodobniona legenda, że nawet w takim otwarciu, w takiej notce z podziękowaniami, którą Wendig umieścił na początku, końca i początku, on między innymi dziękuje Twitterowi właśnie, więc no wydaje mi się, że tutaj coś na pewno jest na rzeczy, no bo jaka byłaby inna przyczyna, że dziękuję się tak naprawdę społeczności kojarzonej z serwisem właśnie mediów społecznościowych. No, dziwne to było dla mnie bardzo mocno na początku i trochę przecierałem oczy ze zdumienia, bo jak żyję, czegoś takiego jeszcze nie widziałem nigdy w notce z podziękowaniami. No a sam autor, absolutnie nie śledzę go już i w tym momencie w ogóle nie śledzę całej sytuacji nawet, ale w tym okresie, kiedy wydawał Koniec i Początek, to on bardzo mocno udzielał się w mediach społecznościowych. No pewnie robi to nadal, tylko po prostu teraz już o tym nie słyszę. I z tego co pamiętam, miał tam bardzo taką oddaną grupę fanów wiernych, bo ta książka wzbudziła wiele kontrowersji i, no i mocne takie gównoburze przeszły przez internet, również właśnie wywoływane trochę przez niego zaraz po premierze. Natomiast sam autor i to, jak ta książka jest napisana, to ludzie często się też nabijali, że widać, że załatwione przez Twittera, bo powieść niczym zbiór tweetów. Oczywiście jest to przesadzone, ale jeśli już jesteśmy przy tym pisarzu, no to trzeba to podkreślić, że to jednak pisarz dobry nie jest. Już może na starcie zaznaczę, że my dzisiaj trochę stracimy resztki autorytetu, który mamy, bo my raczej tę książkę będziemy chwalić, a tę książkę raczej się bardzo mocno krytykuje. Przy czym no, ja będę ją
chwalił, no bo no do książek z uniwersum Star Wars mam trochę inne podejście. No, nie podchodzę do tego jako do arcydzieł literatury i jakichś klasyków, które zapiszą się w przyszłości grubymi zgłoskami w historii książki. Raczej trochę inaczej na to patrzę, ale zdaję sobie sprawę, a jestem tego w pełni świadomy, że jest to kiepski pisarz, jest to marny pisarz, on pisze słabo i ja na przykład, bo to druga rzecz, to już w ogóle teraz stracę resztki autorytetu, ja tę książkę przeczytałem dwa razy, bo chciałem przed nagraniem tego podcastu być na świeżo i pamiętam, że jak rok temu ją czytałem premierowo, to początek wydał mi się koszmarny, tak źle napisany, że ja naprawdę miałem problem z przebiciem się przez pierwsze rozdziały i wcale się nie dziwię, że ludzie się od tego odbili. Ja pamiętam, że jak pisałem recenzję na Głos Kultury, to napisałem, że tak po drugim rozdziale coś się zmienia, że tak jakby zaczyna pisać lepiej. Przy czym nie byłem pewien, czy on faktycznie zaczyna pisać lepiej, czy to po prostu ja się przyzwyczaiłem. I teraz, gdy usiadłem do tego drugi raz, to nie miałem tego problemu. Od razu się wbiłem w lekturę, czyli wydaje mi się, że to jednak ta druga opcja. Wendig pisze nędznie, a ja po prostu zaakceptowałem to. I teraz wiedząc, w co pakuje się od razu, jakoś nie miałem problemu z przebiciem się przez to, ale że tak już jestem na fali i mówię, to dokończę, o co chodzi. No, zdania są bardzo krótkie. Często jest taki dziwny styl. Często przybiera on taką luźną formę wypowiedzi internetowej. Mam wrażenie, że mamy takie zupełnie niepotrzebne, nieuzasadnione na przykład jakieś wstawki jego w narracji. To może nie jest aż tak częste i nagminne. Bardziej te krótkie zdania plus jakieś kompletnie w ogóle niezrozumiałe dla mnie stosowanie nawiasów. To są nie to, że takie wstawki w środku zdania, w nawiasie, tylko często całe akapity, a czasami nawet tam przynajmniej raz jest bezpośrednio jeden akapit po drugim, calutki w nawiasie. I do tego niektóre rozwiązania fabularne, szczególnie te kontrowersyjne, według mnie to też wypływa bardzo mocno z kiepskiego warsztatu pisarza, ale do tego pewnie przejdziemy w specjalnym bloku. I tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że polski przekład dużo pomógł tej książce, bo podobno w oryginale ta książka jest napisana w czasie teraźniejszym. I z jednej strony według mnie to jest dużo za duża ingerencja w tekst i to jest przesada, to jest tak naprawdę dostajemy trochę inną książkę przez to, ale z drugiej strony no to się dało w miarę bezboleśnie przeczytać przez to, bo w czasie teraźniejszym nie wyobrażam sobie czytania tego. No ja tutaj się w pełni zgadzam i podpisuję pod tym stwierdzeniem, dlatego że ja jak zacząłem czytać tę powieść i pamiętam, że miałem w głowie zakodowane marne recenzje tej książki, to początek faktycznie jest dosyć ciężki, ale to też, ja już nie chciałem się teraz sprawdzać, ale ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że ten polski przykład, on przechodzi na tą narrację taką standardową na ten czas przeszły, można powiedzieć. Wydaje mi się, że tam kilka razy to nie zostało zachowane, że jest tak, że jest moment, gdzie jest teraźniejsza, a jest moment, gdzie nie jest, że to jest nie do końca dobrze zrobione. Tak mi się też wydaje i dlatego też mi się tak kojarzy, że po prostu tam momentami się to czyta gorzej, bo po prostu dostajemy narrację zgodną z oryginałem, czyli w tym czasie teraźniejszym, no a to jest mega dziwny zabieg, bo jak się patrzy na fabułę, na ilość postaci, na ilość akcji, jaka tutaj się rozgrywa, no to moim zdaniem to tutaj wybór ze strony autora czasu teraźniejszego do prowadzenia całej tej historii, no to jest naprawdę mega dziwny zabieg i też tak jak się w pełni zgadzam, że no to ingerencja jest za duża ze strony tłumacza, no bo umówmy się, że to nie jest zadanie tłumacza, żeby poprawiać książkę, tylko niejako no, przełożyć nam ją jeden do jednego, no ale faktycznie trochę to tej książce na pewno pomogło, bo czyta się ją w miarę bezboleśnie. I tak jak tutaj te takie krótkie zdania rażą, to ja bym powiedział, że nawet mnie mniej rażą niż taki potoczysty styl narracji i prowadzenie całej tej historii no, takimi czasami zbiegami okoliczności dziwnymi, krótkimi podprowadzeniami do jakichś określonych, nie wiem, twistów i tak dalej, bo same krótkie zdania mnie jakoś bardzo nie bolą w powieściach, dlatego że niedawno pisałem recenzję chociażby z Zabawy w chowanego Ketchuma i Ketchum też się posługuje bardzo często w swoich powieściach taką narracją opartą na bardzo krótkich, szybkich zdaniach i to tego rodzaju zabiegi ze strony autora, one potrafią bardzo zdynamizować powieść w tym sensie, że wiesz, to się płynie przez tę książkę, no bo po prostu połykasz te zdanie za zdaniem i bardzo łatwo to
wciąga czytelnika w wir akcji i pod tym kątem to się sprawdza. Natomiast no, niestety gorzej to wypada pod kątem samego prowadzenia opowieści. Przy czym ty wspomniałeś o tym, że ta książka ogólnie ma słabe recenzje i słabe opinie. Natomiast to też mi się wydaje, że to jest parę rzeczy, które na to wpłynęły, a ten nasz ogólnie w miarę pozytywny odbiór i to co wspomniałeś, że my raczej będziemy tę opowieść chwalić, to jest też trochę inna kwestia, bo raz, że ty wspomniałeś, że to jest kwestia samego podejścia do opowieści z tego worka, ale dwa, że ja nie wiem, czy to u mnie przynajmniej zadziałał taki mechanizm, że ja już po prostu miałem w głowie gdzieś zakodowane, że to jest słaba książka i wręcz się pozytywnie zaskoczyłem, bo pamiętam, że w którymś momencie ci nawet napisałem gdzieś tam prywatnie w trakcie lektury, że takie były właśnie fatalnie recenzje, a mi się to czyta całkiem przyjemnie. Ale to jest też pokłosie tego, że to jest jedna z tych powieści, która jest taką prostą, szybką przygodówką, po prostu bez momentu jakiegoś spowolnienia, bez momentu jakiegoś większego rozbudowania świata, tylko szybkie bum bum i do przodu. I po prostu pod tym kątem to się czyta całkiem przyjemnie, no bo w połączeniu z tymi krótkimi zdaniami, no to się po prostu bardzo szybko połyka tę opowieść. Natomiast no niestety to jest książka z paroma problemami, do których pewnie przejdziemy za chwilę dalej, żeby o nich trochę porozmawiać. Ale cię teraz przerażę troszeczkę, bo właśnie chciałem sobie coś sprawdzić, ponieważ na samym początku Uroboros korzystał ze swoich tłumaczy. Gdy Uroboros zaczął wydawać Gwiezdne Wojny i wtedy taką falę wypuścili czterech książek pod rząd, to korzystali ze swoich tłumaczy i tam było, pamiętam przy Tarkinie, to masa błędów. I właśnie pierwszy tom Końca i Początku tłumaczyła Małgorzata Fabianowska, której ja nie znam. Natomiast drugi tom, który już jest dostępny, tłumaczyła Anka Hickert, która jest bardzo znana w środowisku fanów, no bo ona żyje po prostu w fandomie, z nami się przyjaźni i tłumaczy książki od dawna. I z tego co widzę, ona jest napisana w czasie teraźniejszym. Chłopiec biegnie, chłopca coś ściga. Szepcze Sinir. No to będziemy mieli okazję zobaczyć, jak źle to wypada w takiej formie przy okazji drugiego tomu. Czyli seria pod tym kątem nie będzie spójna, czyli to nie było jakoś narzucone przez wydawcę, to była luźna twórczość tłumaczki. Natomiast to, co powiedziałeś o tej szybkiej akcji bum bum, to ja się z tym zgadzam. To znaczy po części, ale to zaraz wyjaśnię, mówiąc, jaki jest w ogóle szablon, schemat tej powieści. Ponieważ ta książka jest napisana na takiej zasadzie, że mamy tak jakby akcję podzieloną na, nie wiem, czy dwie części, w zasadzie na jedną część i na pierdylion innych części, malutkich. Bo to jest coś takiego, że mamy główną akcję, która rozgrywa się mniej więcej chyba pół roku po epizodzie szóstym, z kompletnie nieznanymi bohaterami. Tutaj wszyscy bohaterowie są w zasadzie nowi. Poza Wedgem Antillesem i paroma szychami z rebelii starej. Tak. Ale dostajemy bardzo dużo nowych postaci, których nie znamy, a do tego główna akcja przerywana jest krótkimi rozdziałikami, interludiami, w których właśnie dostajemy takie strzępki informacji o tym, co się dzieje gdzieś tam w galaktyce. Czasami są to jakieś obrady Senatu, czasami dostajemy jakąś taki fragment, gdzie dowiadujemy się, w jakim kierunku teraz będzie szła polityka nowego rządu. Czasami to jest historia zwykłych ludzi, którzy właśnie gdzieś tam borykają się ze zmianą, z upadkiem Imperium, a powstaniem Nowej Republiki. Czasami to są jakieś tam sprawy dotyczące pozostałości po Vaderze, czasami jest tutaj zbroja gdzieś tam Boba Fetta się pojawia i tego typu różne rzeczy. To są ciekawe takie okruszki rzucane. Dostajemy naprawdę bardzo dużo takich elementów rzuconych i myślę, że gdy zakończymy te trzy tomy, to tego będzie tyle, że naprawdę z tego możemy sobie jakieś tam układać układanki różne właśnie. Ale to może wpłynąć na odbiór książki, bo dostajemy, tak jak powiedziałem, mnóstwo nowych bohaterów, przy czym naprawdę przez jakieś pół książki to ciężko powiedzieć, kto tutaj w zasadzie jest w ogóle głównym bohaterem, bo ta linia akcji głównej jest pisana na zasadzie, że poznajemy mnóstwo bohaterów, którzy z czasem gdzieś tam się ze sobą, ich losy się zaczynają zawiązywać, łączyć i tworzy się taka drużyna stworzona z
kompletnie niepasujących do siebie postaci, czyli taki typowy schemat takiego kina przygodowego właśnie, a do tego jeszcze właśnie pełno postaci, których nie znamy w tych interludiach i to może odbić. Tutaj naprawdę Wendig zrobił niezły przepych i pod kątem postaci, i pod kątem wydarzeń, i pod kątem wszelkich raz, bo o tym też rozmawialiśmy, tak, że raz on umieścił tutaj dziesiątki, po prostu każda postać, jaka się pojawia, jest z innej rasy. Przy czym to też warto zaznaczyć, że to akurat wydaje mi się, że jest jedna z lepszych rzeczy w tej książce, bo jakkolwiek te interludia są też nierówne, bo tam są takie scenki, perełki małe, które naprawdę mi się bardzo podobały, a są takie wypełniacze, które tak naprawdę wydaje mi się, że niewiele wnoszą poza tym, że mamy jakieś tam na przykład nawiązanie do jakiejś znanej filmowej postaci albo coś w tym stylu. Ale ogólnie to jest fajny zabieg i to jest zdecydowanie rzecz, którą myślę, że tutaj warto podkreślić na plus. Tym bardziej, że i to myślę, że przy okazji interludiów też już o tym można powiedzieć. Ta powieść była zapowiadana jako jedna z tych książek najważniejszych, jeżeli chodzi o tą erę po epizodzie szóstym, dlatego że no, wszyscy się spodziewali, że dostaniemy jakieś informacje, no, co się tam tak na dobrą sprawę wydarzyło, że jakoś nas to podprowadzi pod epizod siódmy. I tak na dobrą sprawę to też, no, na tym etapie to można powiedzieć, że to jest żaden spoiler, ale tak na dobrą sprawę ta główna oś fabularna, to wydaje mi się, że ona tak naprawdę bardzo mało na tym etapie, na etapie pierwszego tomu, daje nam tych tropów, co tak na dobrą sprawę się wydarzyło dokładnie, że zastajemy w przebudzeniu mocy stan faktyczny taki, jaki zastajemy. No wiesz, z dzisiejszego punktu widzenia to już jest oczywiste, bo my już przeczytaliśmy jednak wiele tytułów z tego cyklu w oczekiwaniu na Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy i wiemy, że one niewiele rzucały. Także z dzisiejszego punktu widzenia to nie jest nic zaskakującego, no ale wtedy faktycznie, wtedy ludzie oczekiwali jakiegoś pomostu łączącego szóstkę z siódemką, chociaż z drugiej strony byli tacy, co narzekali, że to stary kanon budował dziesiątkami książek, a teraz nam jedną książką to zrobią, a potem narzekali, że nic z tej książki się w zasadzie nie dowiedzieli. Nie? No zgadza się. Także narzekało się i na jedno, i na drugie. Ale tak jak mówisz, ta książka wiele nie rzuca światła. No ale właśnie z tej perspektywy to te interludia są interesujące, bo one przez to szerokie spektrum, które tutaj dają, no to gdzieś tam nieraz po prostu taką kreślą interesujące perspektywy, w jakich kierunkach to może iść wszystko i to mi się naprawdę podobało. I to, co wspomniałeś też o tych rasach, o których dyskutowaliśmy, to jest dla mnie rzecz taka zaskakująca trochę, bo ja też to już wielokrotnie powtarzam, że ja nie mam jakiegoś specjalnie wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o powieściowe Gwiezdne Wojny, ale to aż mi się wydawało nienaturalne, w tym sensie, że momentami to odnosiłem wrażenie, że Wending postawił sobie za punkt honoru, żeby prawie w każdej opisowej scenie, jeżeli już dochodzimy do opisowej sceny, poupychać jakieś odniesienia do szerszego świata, jakieś wprowadzić nowe rasy i tak dalej, bo tam w każdej scenie mamy, tu piją niebieskie mleko, tu się pojawia jakaś nowa rasa i no i z tymi kosmitami no to po prostu jest nomen omen kosmos, tam po prostu na co drugiej stronie to jest jakaś nowa rasa i to się czyta czasami przedziwnie, dlatego że on czasem daje na przykład jakiś taki dwuzdaniowy komentarz, jak na przykład ta postać wygląda, żebyśmy my w ogóle mieli wyobrażenie, a czasami to jest po prostu tak, jakby uprawiał takie radosne słowotwórstwo na zasadzie, że okej, to tutaj mamy kosmitę z tej rasy, kosmitę z tej rasy, kosmitę z tej rasy i tak na dobrą sprawę nic za tym nie idzie poza nazwą i to mi się wydało takie trochę dziwne, chociaż z drugiej strony to jest o tyle ciekawy zabieg, że on no jakoś tam poszerza ten świat, no bo daje nam tą taką wielką perspektywę, no bo w trakcie lektury mamy poczucie, że jak na przykład, nie wiem, wchodzimy do kantyny, gdzie przesiaduje jeden z tych naszych przyszłych głównych bohaterów, no to tam jak w Mos Eisley prawie, że co pijaczyna to z innej nacji i to jest akurat fajne, to w sumie też mi się
ogólnie podobało, mimo że momentami to wypada dosyć dziwacznie. No ja myślę, że tutaj nie tylko odnosi się wrażenie, że on postawił sobie takie założenia, a on po prostu postawił sobie takie założenie, bo pamiętam, że gdzieś tam przed premierą on też tweetował z dokładną liczbą wyliczonych raz i tam kilkadziesiąt, koło 50, czy nie pamiętam dokładnie ile, ale bardzo dużo tego było, wyliczał ile raz pojawi się w jego książce. No cóż, no osiągnął cel w każdym razie, bo rzuca się to w oczy zdecydowanie. Co się tyczy interludiów, to jest kilka, które naprawdę bardzo mi się podobają, jest kilka, na które czekam, aż zostaną jakoś rozbudowane. Jest kilka, które chciałbym, by były rozbudowane, bo jest tutaj kilka takich rzeczy, które nawet bym chciał, żeby do poziomu książki pełnej zostały rozszerzone. Sam początek interludiów gdzieś tam nam rzuca też światło na to, jak wygląda teraz Nowa Republika w Przebudzeniu Mocy. Dlaczego to jest takie małe i dlaczego to tak łatwo pokonać tak naprawdę, bo mamy tutaj tę wytyczoną, tę nową pacyfistyczną drogę dla nowego rządu i ograniczanie wojska rokrocznie o jakiś tam procent. Natomiast o samych interludiach też tutaj za bardzo niewiele możemy mówić, no bo to są tak naprawdę właśnie takie krótkie strzępki, historyjki, krótkie informacje. Natomiast ten główny wątek, no o tym coś chcemy więcej powiedzieć? Znaczy, no wypadałoby chociaż nakreślić fabułę, bo tak rozmawiamy 25 minut prawie. Szymasa nam brakuje. I nie wspomnieliśmy o tym, jaka jest koncepcja taka główna, fabularna całej tej powieści i co tak na dobrą sprawę tutaj w kontekście tego, że akcja rozgrywa się po epizodzie 6 dostajemy tak naprawdę. Koncepcja tak na dobrą sprawę jest prosta, bo poprawnie, jeżeli się mylę, tu ja będę wychodził znowu na ignoranta, ale dostajemy historię, która się skupia wokół tego, że imperium, które jest obecnie rozbite, decyduje się na takie tajne spotkanie na planecie Akiva, gdzieś tam na zewnętrznych rubieżach, i przez przypadek na tejże Akiwie pojawia się Wedge Antilles i pojawia się Nora Wexley, pani pilot z Rebelii, która wraca na Akiwę, aby spotkać się ze swoim synem, którego można powiedzieć wprost porzuciła dla Rebelii. W toku wydarzeń no, formuje się nam ta drużyna niedopasowanych postaci, która też trochę wbrew sobie nagle występuje przeciwko Imperium i przeciwko tym siłom, które gdzieś tam z jednej strony można powiedzieć prawie, że są siłami okupującymi Akiwę, a z drugiej strony no, są mocno podzielonym Imperium, które dyskutuje o tym, jaki kierunek powinni teraz obrać, żeby no, odzyskać władzę. I tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że wiele więcej fabularnie tu nie ma i to, co wspomniałem, że wyjdę na ignoranta, bo ja nie wiem, ale tak mi się bardzo mocno kołacze w głowie, że w starym kanonie też był jakiś wątek taki w tych powieściach, które ciągnęły historię poza epizod szósty, że Imperium gdzieś tam się zbierało i dyskutowało na podobnej zasadzie, co ze sobą zrobić, ale nie wiem, czy to po prostu jest taka ogólnie kalka i tak mi się to w głowie ułożyło, że to tak pewnie gdzieś już to widziałem. No ale to nie jest specjalnie nic odkrywcze, powiedziałbym. Zmuszasz mnie teraz publicznie, żebym się przyznawał, że ja tak też to mam średnio w głowie ułożone. Tylko, że tam to na pewno trwało dłużej. Potyczki z różnymi ludźmi z Imperium, z różnymi nowymi ludźmi, którzy rościli sobie prawa do władzy, trwały na pewno dużo dłużej, bo tutaj to się jednak skończy chyba po Jakku, czyli mniej więcej rok po epizodzie szóstym. Natomiast w kwestii tej głównej fabuły, no to jeszcze można wspomnieć, że tak jak powiedziałem, ta drużyna formułuje się i łączy się bardzo późno. Sam początek to są takie pojedyncze rozdziały o różnych bohaterach i tutaj mamy właśnie, tak jak powiedziałeś, rebeliantkę, która walczyła nad Endorem. Mamy byłego imperialnego, który również był na Endorze, był agentem Imperium i w zasadzie po Endorze i po przegranej wojnie przeszedł, powiedzmy, na neutralną stronę, no, opuścił Imperium. W sumie tu tak ci wpadnę w zdanie, że tak na dobrą sprawę, jak się przyjrzeć tym postaciom, bo tutaj mamy jeszcze tą łowczynię nagród Yas Emari i wszystkie te postaci łączy Endor. I w sumie jestem ciekaw, czy Wendig to celowo poprowadził w ten sposób, żeby wykorzystać na przykład to, że wszystkie te postaci niejako spotkały się już na Endorze mniej lub bardziej bezpośrednio w przyszłości.
No to było dość fajne, faktycznie. Do tego jeszcze do drużyny możemy dołączyć rannego rebelianta, który tak naprawdę pojawia się na scenie bardziej w drugiej połowie książki, a bliżej końca. Do tego dochodzi jeszcze syn, chyba główny bohater tej książki, ale tak jak powiedziałem, ciężko tutaj wskazać głównego bohatera, czyli kilkunastoletni chłopiec i jego droid. Tak, no, droid jego musi droid, być. Którym jest droid bojowy separatystów, czyli Roger, ale tutaj przerobiony na pana Bonesa, zabójczego droida, który i potrafi tam rzucić jakąś ciętą ripostą i potrafi dość brutalnie się zachować w stosunku do oprawców. To chyba jest cała drużyna, nie? Tak. To jest cała drużyna. Po drugiej stronie natomiast mamy, tak jak powiedziałeś, bardzo mocno skłócone Imperium z wysuniętą na przód Reom Sloan. To jest postać, która przewija się przez nowy kanon. Ja mówiłem, że tutaj mamy mnóstwo nowych postaci, no ale nowych pod kątem filmów. A Rhea Sloan jest postacią, która w nowym kanonie książkowym i komiksowym już występowała, bo występowała zarówno w książce Nowy Świt, w komiksie Kanan, czyli w okresie jeszcze Mrocznych Czasów. No jeden i drugi był w okresie Mrocznych Czasów. Także jest to taka postać, która na pewno będzie jeszcze dość mocno rozszerzana w nowym kanonie Gwiezdnych Wojen. No i tak jak wspomniałem, no fabularnie naprawdę tu nie należy się spodziewać fajerwerków, no bo to jest taka po prostu szybka przygodówka i tu, mimo że tutaj naprawdę Wendig się mocno gimnastykuje, żeby mnożyć zwroty akcji, to tak na dobrą sprawę od któregoś momentu dosyć łatwo, wydaje mi się, można przewidzieć dalszy bieg wydarzeń i wiadomo, do czego to wszystko będzie zmierzało. I pod tym kątem ten pierwszy tom, jego się czyta całkiem przyjemnie, natomiast on stanowi taką długą rozbiegówkę. Ja pod tym kątem to jestem w stanie zrozumieć zawód czytelników, którzy sięgnęli po tę powieść w momencie jej wydania, kiedy ona była szumnie zapowiadana jako coś, co będzie jakimś tam łącznikiem do przebudzenia mocy. No i wiesz, i nagle dostajemy nie dość, że książkę, która praktycznie rzecz biorąc nie jest zamkniętą całością, tylko rozpoczyna trylogię, czego też mi się wydaje... Wtedy nie było tego wiadomo. No na samym początku. Co nie było wiadomo. Dopiero chyba jak ten tom został wydany, to zresztą w Polsce też mamy na pierwszej stronie napisane tom pierwszy, na okładce i grzbiecie takiej informacji nie ma. No. Dopiero wtedy chyba się okazało, że to będzie trylogia. Więc to nie dość, że to się okazała powieść, która nie jest zamkniętą całością, no to tak na dobrą sprawę, nawet fabularnie ona tak z taką stanowi długą rozbiegówkę i przygotowanie pod dalsze wydarzenia. No bo można powiedzieć, że tutaj teoretycznie dzieje się bardzo dużo, ale ani z punktu widzenia Imperium, ani z punktu widzenia tych naszych głównych bohaterów, wydaje mi się, że dzieje się w sumie relatywnie niewiele istotnego, w tym sensie, że to status quo, które zastajemy na dzień dobry, to można powiedzieć, że poza tym, że trochę szeregi Imperium są przerzedzone jeszcze bardziej niż były na początku i to, że formuje nam się ta drużyna, to z punktu widzenia całej sytuacji w galaktyce, to mamy tak na dobrą sprawę sytuację na zbliżonym poziomie do tego, co było na początku książki. No i pod tym kątem to mówię, jeżeli ktoś się spodziewał jakiegoś takiego wyraźnego rozwinięcia, podbudowania jakiegoś takiego politycznego, na przykład tego, co dostajemy później, no to nie dziwię się, że mógł być zawiedziony. Ja się z tym zgadzam w 100% i zgadzam się też z tym, że mnie się tę książkę, podobnie jak tobie, czytało po prostu szybko. Ja jestem w pełni świadomy tego, jak wielokrotnie marna warsztatowo jest to książka i to zarówno widać po budowanych niektórych zdaniach czy akapitach, ale też po prowadzeniu akcji czasami, albo po wprowadzaniu niektórych wątków, do czego za sekundę przejdę, ale czytało mi się to naprawdę dobrze i szybko i dlatego ja nie mam z tą książką problemu. Jednocześnie oczywiście jeszcze raz podkreślam to, że od Gwiezdnych Wojen ja bardziej wymagam fabuły niż jakiegoś nie wiadomo jak cudownego kunsztu literackiego, no bo umówmy się, ci wszyscy pisarze, którzy pracują w takich uniwersach, którzy piszą książki na zamówienie, to no
większość z nich to nie są żadni wybitni twórcy. Gdyby byli wybitnymi twórcami, to raczej by robili coś swojego. To znaczy ja sobie zdaję sprawę, że mogą być też po prostu wielkimi fanami i chcą to robić, albo chociaż raz spróbować, ale nie okłamujmy się, większość twórców pracujących w znanych światach, w znanych uniwersach, to są raczej marni pisarze i tutaj mamy jednego z niższej półki z tych marnych pisarzy, ale czytało mnie się to dobrze. Natomiast na sam koniec chciałbym jeszcze poruszyć wątek, do którego my już tak naprawdę mieliśmy nie wracać, bo powiedzieliśmy o tym bardzo dużo, recenzując Lordów Sithów. Ja odsyłam do tamtego podcastu, bo tam już weszliśmy i na Star Treka, i na ogólnie ukazywanie społeczności homoseksualnej w książkach i filmach fantasy, fantastyki czy science fiction. Natomiast to jest bardzo duży zarzut dla tej książki. Ludzie bardzo podnieśli raban po wydaniu tej książki i niestety Chuck Wendig, ja o tym też wtedy mówiłem, trochę to podkręcał, bo on zaczął kręcić w internecie gównoburzę, że ludzie krytykują jego książkę dlatego, że on wprowadził w niej postacie homoseksualne, kompletnie przemijając, że po prostu do dupy ją napisał. I to wiesz, to bardziej stosował to jako tarczę, jako taką obronę swoją, tak, i obronę tej książki. Natomiast no, to było wiadome, że w tej książce będą pojawiać się postacie homoseksualne i ja już podchodząc do tej książki wiedziałem, że jest taka afera i że ludzie tam się burzą o to, a tak naprawdę przez pierwszą połowę to w zasadzie nie wiedziałem, o co chodzi, bo tutaj w zasadzie nic takiego nie ma. Gdzieś tam są wspomniane ciocie tego głównego bohatera. Zresztą nie mówiliśmy o tym, że to też jest... Zresztą nie mówiliśmy o tym, że to jest bohater, który występuje w Przebudzeniu Mocy już jako dorosły pilot Ruchu Oporu. No i tutaj mamy te jego ciocie. Według mnie wątek kompletnie nie akurat nie kujący w oczy. Natomiast kilka razy faktycznie Wendig tak rzucił kompletnie bez sensu i kompletnie z dupy wątek homoseksualny. Ale ja tego nie odbieram jako homopropagandę, ponieważ uważam, że wątki heteroseksualne on też rozpisał źle i kompletnie z dupy czasami. Jako przykład podam jedną scenę. Scenę, w której łowczyni nagród zaczyna uderzać do tego byłego agenta Imperium i początek tego dialogu jest absurdalny. Ona nagle do niego mówi, okej, dobra, to możemy tam ze sobą być, a ten, ale o co chodzi? No okej, dobra, to po wszystkim będziemy ze sobą, ale o co chodzi? Całe rozpoczęcie tego dialogu było idiotyczne, ale nikt się tego nie czepia, no bo on dotyczył wątku kobieta-facet. A jeszcze przepraszam, ważny jest kontekst, że jeżeli ja dobrze pamiętam, to cała ta dyskusja odbywa się w momencie takim, powiedziałbym, dosyć stresowym i mało odpowiednim do jakichkolwiek dyskusji na temat tematów damsko-męskich, więc to już samo w sobie to jest dosyć absurdalne. Całkowicie absurdalna scena, natomiast ludzie czepiali się tego, że on nagle powiedział, ale mnie nie interesują kobiety, mnie interesują mężczyźni, gdzie to już był tak powiedzmy trzeci czy czwarty wątek homoseksualny wprowadzony w krótkim czasie. I wielki raban. No i czemu on musi być gejem? Gdyby teraz to odwrócić, no to ludzie by zauważyli wtedy dopiero, jak absurdalny jest początek tej rozmowy. Gdyby na przykład początek był homoseksualny, a potem by ktoś powiedział, nie, bo mnie nie interesują mnie wątki homoseksualne, ja jestem heteroseksualny. Nikt by się tego nie czepiał, nie? A wszyscy się czepiają tego, wiadomo dlaczego, nie? I tutaj właśnie zmierzam do tego, nie wiem, czy wyrażam się jasno, że Wendig ogólnie z dupy wprowadzał te wątki, nie tylko homoseksualne, ale i heteroseksualne. Bandyci przeszukują warsztat tego chłopca, no i jeden z nich sobie myśli, co może dać swojej dziewczynie w prezencie. Ona lubi błyskotki. O, na ścianie jest głowa droida, dam jej głowę droida jako przycisk do papieru. Łapie za głowę droida i okazuje się, że ta głowa droida otwiera tajne wejście. No i kompletnie bez sensu poprowadzony ten ciąg przyczynowo-skutkowy do tego momentu, że on złapie tę głowę droida, dam głowę droida dziewczynie. No, wątek heteroseksualny wprowadzony jak dla mnie z dupy. Gdyby on mówił, że chce go dać swojemu chłopakowi, podniósłby się raban, nie? Kurde, jeszcze pewnie miałem jakiś przykład w głowie, ale już go nie pamiętam. To ja nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy tutaj to rozwijali, bo raz, tak jak wspomniałeś w tym podcaście o Lordach Sithów, dosyć mocno ten temat żeśmy zgłębili, ale nawiązując do tej takiej sceny, która najbardziej chyba, jak zakładam, poruszyła czytelników niektórych, no to dla mnie to jest o tyle idiotyczne, że
Tak, ja mam świadomość, że gdyby on w momencie, kiedy ten dialog się kończy, mówiąc brutalnie, zdecydował się zaliczyć łowczynię nagród, to nikt by nie traktował tego, że to jest idiotyczne. No ale właśnie z tego tytułu my nie powinniśmy się skupiać nad tym, co zresztą też punktujesz, że to jest wątek homoseksualny czy heteroseksualny, tylko że to jest po prostu przykład na nieumiejętne prowadzenie fabuły, bo naprawdę ja, nie wiedząc, że ta postać okaże się homoseksualna, to po prostu ja zaliczyłem opad szczęki, jak ten dialog się zaczął. No serio, no on jest po prostu... To trzeba przeczytać, żeby widzieć, w jakim momencie jest rozgrywana ta scena. No nie wiem, to tam... Nie są pod obstrzałem, ale prawie. Uciekają, są ścigani. Gdzieś tam, wiecie, słuchacze drodzy, no jest akcja taka, gdzie po prostu oni się cały czas zastanawiają. Idą tymi podziemiami, gdzie tam legenda krąży, że one są nawiedzone, bo to chyba jest wtedy, tak, nie? Tak, i mówię, są naprawdę bardzo mocno w dupie, mówiąc kolokwialnie, i naprawdę nie wiedzą, czy się wykaraskają z całej tej sytuacji i nagle dostajemy po prostu dialog, który ma z założenia być jakiś tam romantyczny, no i to jest po prostu złe, abstrahując od tego, jak te wątki się kończą. I ja nie wiem, dlaczego tak na dobrą sprawę się rozpętało tak dużo jakichś negatywnych emocji wokół tego. Pewnie niestety sam autor się do tego przyczynił. Mi się wydaje, że ja to trochę rozumiem, bo gdyby on wprowadził postać homoseksualną jedną, to właśnie nawet ten agent Imperium, to okej, wtedy byśmy mieli bohatera takiej orientacji, wszystko fajnie, ale on już wcześniej też miał kilka takich momentów, że robił to z dupy. Ale tak jak mówię, no nie tylko to robił z dupy, po prostu to jest marny pisarzyna, bo na przykład jest jedno interludium o knyplach, bardzo fajne, ja to strasznie lubiłem i chciałbym, żeby to zostało jakoś rozwinięte, takie metro w uniwersum Gwiezdnych Wojen. I tam też jest tak kompletnie od czapy, gdzie chłopiec wspomina, jak tam zostali zabici dorośli, jak dzieci przeżyły i tam leżeli moi dwaj tatusiowie i już w ogóle przechodzi dalej. To jest takie jedno zdanie, w jednym zdaniu rzucone. I po prostu mamy taki, nie wiem, naprawdę krótki okres, gdzie ze trzy razy tak od czapy on rzuca takim czymś, a wtedy właśnie robi nam ten twist, że jeden z głównych bohaterów jest takiej, a nie innej orientacji. No i po prostu, no a zresztą ludzie, wiesz, ludzie będą się czepiać akurat wątków homoseksualnych gdziekolwiek, że to propaganda i tak dalej, nie? No zgadza się, no takie czasy jeszcze mamy, że coś, co w sumie pewnie jest jakoś tam naturalne, budzi kontrowersje, przy czym ja nie lubię tego rodzaju dyskusji o tyle, że to nie jest moim zdaniem największy problem tej książki. No tak, ale to przesłoniło też, dlatego ja jeszcze raz do tego wróciłem, mam nadzieję, że już nie będziemy do tego wracać i w zasadzie przy Lordach Sithów mówiliśmy, że już nie będziemy do tego wracać, bo to był bardzo duży właśnie taka zasłona dymna, ale nie tylko ze strony czytelników, ale też autora książki, dlatego chciałem do tego wrócić. No a ja wspominam nie bez przyczyny, że to nie jest największy problem tej powieści, dlatego że ja jestem zdania, że ta książka jest całkiem nieźle prowadzona do finału. I ja największe swoje ale mam do zakończenia, które moim zdaniem jest poprowadzone po prostu źle. I mi się to bardzo nie podoba. I wręcz mnie to zakończenie trochę wkurzyło. Nie wiem, czy to jest wielki spoiler, czy nie. Tak na dobrą sprawę nasza drużyna w którymś momencie wpada w łapy Imperium i wywiązuje się wielka bitwa nad Akiwom. I podstawowy problem polega na tym, że tak jak Wendig prowadził całą tę opowieść z perspektywy bardzo wielu bohaterów po jednej i po drugiej stronie, bo przecież my się tak skupiliśmy, że mamy tą taką niedopasowaną drużynę po stronie byłej rebelii, ale przecież tak normalną sprawę akcja z perspektywy imperialnych też jest prowadzona można powiedzieć, oczami kilku postaci, czy gdzieś tam się przewija kilka postaci. No jest sytuacja taka, gdzie w momencie, kiedy się wywiązuje ta bitwa, to nagle dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, gdzie różne postaci po jednej i po drugiej stronie są w bardzo wielkich tarapatach i tak na dobrą sprawę nagle mamy cięcie i koniec.
I to jest dla mnie po prostu zabieg tak totalnie bez sensu. Ja mam alergię na tego rodzaju zakończenia i to jest niestety bardzo częste w różnego rodzaju sagach, trylogiach i w ogóle cyklach. I naprawdę ja nie rozumiem, czemu autorzy to w ten sposób rozpisują. Ale dla mnie to po prostu wyglądało tak, jakby Wendig miał rozpisaną kontrakt na, nie wiem, 400 stron, czytałem w elektronicznej wersji, nie wiem ile to ma na papierze, ale dajmy na to na 400 stron i wiesz, prowadził opowieść, rozpisał się tam w tych wszystkich wątkach tutaj pobocznych, na różnych postaciach i tak dalej, i tak dalej. I nagle jak doszło do zakończenia, to się zorientował, o cholera, 30 stron do końca. Dobra, tu skrócimy, tu cięcie i już do kolejnego tomu. I to po prostu tak mnie razi, bo niestety to warunkuje, że w tym finale mamy tak dużo jakichś takich dziwnych deus ex machina, które powodują, że nie wiem, niektóre postaci się znajdują na zakończenie książki w miejscach, które nie wiem jak się znalazły i nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest po prostu rzecz, która mi bardzo mocno popsuła odbiór całej tej powieści, bo do tego momentu to mówię, ja kupuję to jako taką kolejną przygodówkę z uniwersum, czytało mi się to okej, ale to zakończenie jest słabe. Przedyskutowaliśmy tak naprawdę chyba wszystkie główne kwestie związane z tą powieścią. Powiedz mi, bo my się długo do tego nagrania zbieraliśmy i trochę je odwlekaliśmy w czasie, dlatego że niedawno na naszym rynku ukazał się drugi tom Końca i Początku, czyli Dług Życia. Jak ty się na niego zapatrujesz? Ty czekałeś na ten kolejny tom, czy jednak tak nie za bardzo cię przekonuje ta koncepcja trylogii całej? Wiesz, ja czekam na wszystkie książki Gwiezdnowojenne, jakie wychodzą, ale tak, ja czekałem, bo pomimo, że rozumiem i w pełni się zgadzam z tymi zarzutami odnośnie końcówki, to jednak wiesz, no w Starym Kanonie mieliśmy dłuższe serie. Ja bardzo lubiłem dłuższe serie, a w ogóle uwielbiałem te jeszcze dużo, dużo dłuższe serie, tam dziewięciotomowe czy więcej, a w Nowym Kanonie jeszcze czegoś takiego nie mamy. To jest pierwsza seria, czyli to jest kolejna rzecz, która wyróżnia tę książkę w tym Nowym Kanonie Gwiezdnych Wojen. I tak, ja czekałem i jeszcze jej nie przeczytałem, jeszcze do niej nie usiadłem, bo teraz mam trochę rzeczy innych do czytania, ale naprawdę, pomimo, że mam ją już miesiąc w domu, to naprawdę przebieram nogami i nie mogę się doczekać tak naprawdę, aż zacznę ją czytać. Mam ogromną ochotę na tę książkę, pomimo, że zdaję sobie sprawę, że no, w wielu płaszczyznach się przejadę, nie? Wiele rzeczy mi się pewnie tutaj nie spodoba. To tak czy siak mam ogromną ochotę i bardzo się cieszę, że jeszcze w tym roku Uroboros wyda trzeci tom i zakończy całość. No, ja w sumie mam podobne zdanie. Też bardzo chętnie się zabiorę za ten drugi tom. Trochę mnie zmartwiłeś tym, że będzie w narracji w czasie teraźniejszym. Bo... No, też tego nie wiedziałem. W trakcie nagrania zerknąłem do książki. Ale, no cóż, myślę, że teraz, tak jak już się zdecydowaliśmy, żeby się zabrać za pierwszy tom, to myślę, że się zabierzemy wkrótce za drugi i za kolejne Star Wars Comics. Także spodziewajcie się powrotu Gwiezdnych Wojen w najbliższym czasie na trochę większą skalę na konglomerat. A dzisiaj to chyba wszystko z naszej strony. Wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję ci za rozmowę. Fajnie, że znów mogliśmy sobie pogadać o książkach gwiezdnowojennych. Dzięki ci również. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. You finished? Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!